Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Test mikrofonu, już setny chyba. Słuchawki zgubione, można zacząć. Testowy, pierwszy. Dzisiaj taka akcja, jeżdżę, testuję, próbuję, odsłuchuję, aż w końcu słuchawki zgubiłem. Chyba palnąłem sobie, położyłem sobie na baku i co, pojechałem, no i co, i dupaj. Testy dźwięku tak właśnie przebiegają, bo nie wiem, czy to właściwie pójdzie, czy nie pójdzie. Pierwszy testowy quadovlog. Nie motovlog, tylko quadovlog. Coś innego, rzadziej spotykanego. Myślę, że znajdą się tacy, których to zainteresuje. Maszynka, na której jadę, to jest Lucky Star Access 250 ze swapem silnika od Hondy CB500. Moc wzrasta z 2-3-krotnie. Lucky Star wychodzi w wersji 250, automatyczna skrzynia 300, też automatyczna skrzynia, właściwie te dwa to się niczym praktycznie nie różnią. Moc praktycznie się nie różni. Do tego potem jest 450, to jest już skrzynia manualna. No i chyba jeszcze 50 występowała, też w automacie. Nie mam pojęcia, rzadko spotykane, przypadek. Wiaterek wieje, więc może to być słychać. Kurde, nie lubię. Testowałem mikrofon i wiem, że jak wieje, to nie ma tutaj szału z dźwiękiem wtedy. Ja już i tak jak jadę teraz, to ja sam siebie właściwie nie słyszę. A muszę mówić ciszej, się nie wydzierać. Bo jak będę krzyczał tak, żebym się słyszał, to wy mnie nie będziecie słyszeć, bo mikrofon dostaje przez stery. W ogóle chciałem wam powiedzieć, że specjalnie do tych motovlogów chciałem wystartować z czymś lepszym i udało mi się kupić GoPro 5. To co teraz widzicie, to jest właśnie obraz tej kamery. Szerokokątny, Full HD, 60 klatek. Wcześniej GoPro 2, możecie sobie zobaczyć wcześniejsze filmiki. No jakoś nie powala, powiem wam. Dlatego taka zmiana. No i problem powstał w nagrywaniu dźwięku. Do GoPro 4 na przykład jest przejściówka. Mówię o tych nieoryginalnych. W GoPro 2 można było podpiąć mikrofon na jacka normalnie. Natomiast w 5 jest zupełnie inny port. Nie wiem, jak on tam się nazywa, typu C, czy jakoś tak. W tych nowszych telefonach on występuje. No i na dzień dzisiejszy tylko oryginalna przejściówka, 250 zł kosztuje. No moje przegięcie pały, więc zacząłem sobie radzić troszkę inaczej. Próbowałem jakieś mikrofony podpinać pod telefon, tam nic nie szło. Dopiero jak podłączyłem oryginalne słuchawki z mikrofonem, to dopiero to zaczęło działać. No i jakoś to musiałem wcisnąć w kask. Także trochę partyzantką, kabel mi tu ogranicza, nie mogę się zbytnio poruszać, kurde. A chcę ładować telefon jednocześnie, więc muszę tu mieć go wsadzonego.
Myślę, że potem używać innego telefonu, wsadzić go w kieszonkę, mieć go naładowanego i żeby tylko nagrywał dźwięk. Więc to będzie lepsze rozwiązanie, bo nie będę uwiązany. Kurde, no nie ma tu zielonej strzałki, po co tu tyle? O Jezu, jeszcze przejazd. Nagrywam to na telefonie, wszystko mówię, muszę mówić spokojnym głosem, bo jak zaczynam krzyczeć, to... Przester. Na ekranie też wyświetlam sobie oby raz, żeby mieć podgląd, czy mam dobrze to wszystko ustawione. Później będę musiał się jakoś przyzwyczaić, żeby to nie używać tego, bo żywotność baterii, akurat w przypadku GoPro 4, którą testowałem, jest trzykrotna. Z Wi-Fi wytrzymywało to godzinę. Bez Wi-Fi około 3, może 2,5. Karta pamięci wsadzona 64 giga starcza na 2,5 godziny jazdy. Znaczy nagrywania Full HD 60 klatek. Jest też stabilizacja, która moim zdaniem to nie wiem, czy to nazwać stabilizacją. Można powiedzieć, że jest minimalna, niezauważalna przy większości użytkowania. Ale dobra, mniejsza o komercie, tutaj pomówmy o kładzie. Zwykły Lucky Star bez przeróbki to cena mniej więcej 6-7 tysięcy. Ci co tam się cenią Super Extral, to tam 8-9 proponują. A jakieś dobite szroty to około 5-4. Gdzie kiedyś to podobno była normalna cena, taka za piątkę to można było kupić. Dzisiaj 7. Niestety zwiększył się popyt. Cena takiego zeswapowanego no waha się mniej więcej od taki dobry, no nie wiem, zależy od wyposażenia, 12-13, może bardziej tych 13, żeby taki dobry kupić, 4 do 14, no między 12-14. No, tak jak mówię, zależy, kto tam coś włożył, może to nawet, nie wiem, do 15. No nie, to już by musiał być super ekstra. Do tych kładów są też wsadzane silniki od Kawasaki R6 na wtrysku, co ma jeszcze większego kopa. W tym przypadku to już kosztują tyle, co Raptor 700, czyli około 18. 19, no i nawet 20. Czym się różni? Zeswapowany kład od tego, nie, od tego, który ma oryginalnie taki dobry silnik typu Yamaha Raptor właśnie LTZ 400. Czym się różnią? No na pewno silnik motocyklowy, myślę, że nie ma takiego momentu, takiej reakcji na gaz. Jest dwucylindrowy, nie jedno. W Kawasaki, nie wiem, jest czterocylindrowy chyba nawet. No i taki silnik jest na pewno mniej obsługowy. Na pewno nie potrzebuje tyle obsługi, czyli wymiany częstej oleju mniej więcej 6-7 razy w sezonie, zależy kto jak jeździ, ile jeździ, gdzie jeździ. No i kurde, wieje. Pewnie nic nie będzie słychać. Specjalnie jeszcze jadę powoli.
Jakie to są jeszcze różnice? No nie trzeba robić remontów silnika, tak? To jest tak jakbyśmy motocyklem jeździli. Lejemy paliwo, wymieniamy olej, załóżmy raz w sezonie. Wszystko. Niczym się nie musimy martwić. Natomiast takie do offroadu przystosowane silniki seryjne w Raptorach, LTZ-ach no wymagają remontów, tak? One są zrobione po to, żeby dać z siebie wszystko te silniki. Yamaha 450, LTZ450, to są typowo na tor. One są tak skonstruowane, żeby były bezkompromisowe, wyżyłowane były. No i tam to już jest taka eksploatacja, takie są koszty, że to nie ma w ogóle porównania. No ale i też przeznaczenie w ogóle nie ma porównania. Ten quad Lucky Star to jest do rekreacyjnego poruszania się. No może nie tak jak ja teraz, bo ja to tylko sobie, można powiedzieć, podróżuję. Jeżdżę po to tylko, żeby gadać i wolno, żeby tu mi nic nie biało. No ale też można nim pozasuwać, pozapieprzać, naprawdę. Dla kogoś, kto zaczyna z składami, jakiegoś laika, czy dla kogoś, kto nie ma dużych wymagań, nie zamierza gdzieś tam jeździć po torach, skakać, tylko gdzieś tam sobie po jakichś dróżkach, no to idealna opcja. A, jest to też produkcji tajwańskiej, czyli nie jest to China, nie jest to Japończyk. Jest to produkcja tajwańska. Wiem, że to tak nie budzi zaufania jak japońskie pojazdy. Naprawdę, przy jakiejś tam trosce, czyli sprawdzaniu śrubek, co oczywiście trzeba też robić przy innych kładach. No i pilnowaniu tego wszystkiego, serwisowaniu części, części tańsze. Więc no jest to zupełnie inna bajka, bardziej przystępna, bym powiedział. No i moim zdaniem też super wygląda. Naprawdę wygląd tutaj robi duże wrażenie. Aha, dla porównania jeszcze z markowymi, markowe mają fajne plastiki, takie giętkie, one są właśnie przystosowane do tego, gdy się wywali czy coś, to tam się lekko odbarwi, odgniecie. Tutaj niestety producent nie pomyślał, że ktoś będzie szalał na tym kładzie aż tak, że się wywali. No i plastiki są kruche, są troszkę większe, inaczej skonstruowane. No i co tu jeszcze? No na pewno wrócę do tego tematu. To jest taki vlog testowy. Zobaczymy, czy to w ogóle pójdzie. No chwilę tutaj pogadałem po asfalcie w miarę spokojnie. No, następny vlog myślę, że pojawi się bardzo szybko i poruszamy się po terenie, po centrum miasta Grudziądza. No i tyle. Także na razie trzymajcie się.